I na zakończenie przejdziemy do prezentacji dodatków mineralnych, które są w ofercie firmy Renfrid. I przy okazji też jeszcze poruszymy taką sprawę, że w tym roku w Polsce w promocji właśnie będzie jeden z tych, znaczy te produkty będą w powiązaniu z innym dodatkiem, ale o tym powiedzą już nam właśnie tutaj panowie z firmy Renfrida. Proszę bardzo. Jetzt. Ja, in der Brennstoffversorgung, wir haben über die Gesundheit, Energieversorgung etc. gesprochen. Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj na różne tematy, na temat zdrowia, na temat energii, dostarczania energii czy budowania systemu immunologicznego. Aber ein viel wichtigeres, oder was heißt viel wichtiger, ein Bereich, den man nie außer Acht lassen darf, sind die Mineralien. Ale mówi, o czym nie powinniśmy nigdy zapomnieć, to są też mineralia. Wird vielfach, meine ich, unterschätzt, was man mit der Mineralversorgung überhaupt macht. Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest podawanie minerałów. Nie? Uważają, że to są takie mniej istotne rzeczy, a jednak myślę, że w tym wypadku mylą się, bo zapotrzebowanie na minerały jednak niestety, ale jest wysokie. Jeden Züchter sollte eigentlich bewusst sein und ich denke, es ist auch jedem Züchter bewusst, dass das Körnerfutter alleine die Versorgung mit Mineralien nicht abdecken kann. Mówi, każdy hodowca powinien być świadomy, że tylko podawanie karmy gołębiom jednak nie wystarcza, że trzeba zabezpieczyć im minerały wszystko. Kiedyś gołębie latały w pola, dzisiaj no już raczej tego nie ma, więc trzeba im to zabezpieczyć we własnym gołębniku. Gerade während der Zuchtzeit ist ja jedem auch bewusst, wie viel Mineralien die Tauben mówi, szczególnie w rozpłodzie, każdy jest świadomy i ma tą świadomość tego, ile tych minerałów i że one są bardzo ważne, jeżeli chodzi o chowanie młodych. In meiner Anfangszeit, wo ich beruflich für die Produktentwicklung mich beschäftigt habe oder mit der Produktentwicklung beschäftigt habe. Na początku jego kariery, jak zaczął pracować nad produktami dla gołębi, habe ich auch mehr und mehr mit vielen sehr, sehr erfolgreichen Züchtern zu tun gehabt. Mówi, miał dużo do czynienia z różnymi hodowcami, naprawdę z bardzo dobrymi hodowcami. Und was aufgefallen ist, dass diese Züchter eigentlich Mineralfutter, Grit etc. sehr regelmäßig gefüttert haben. Mówi, co go wtedy, powiedzmy, w oczy mu wpadło, to, że właśnie wszyscy ci hodowcy bardzo regularnie podawali wszystkie mineralia, gryty. Ja, man hat also jetzt nicht einen Taubenstein, Taubenkuchen in den Gritkasten getan und da hatte dann eine Woche gelegen. Nie w ten sposób, że brali jakąś kostkę, czy ten wkładali do jakiegoś tam karmidełka i to leżało tam tygodniami. Und ich habe beobachtet, dass man den Taubenstein eben portioniert hat und zauważył, że to było wszystko porcjowane. Und drei, vier Mal in der Woche immer frisch, kleine Portionen angeboten. I praktycznie małymi porcjami, ale codziennie świeże podawane było. So, und das war für mich dann der Gedanke, das den Züchtern einfacher zu machen. Mówi, przyszedł wtedy do takich myśli, żeby hodowcom to po prostu ułatwić. Und die Menge an Züchtern, die nicht so eine hohe Sensibilität für diese Mineralversorgung mitbringen. I mówi, hodowcom, którzy po prostu nie przykładali aż takiej wielkiej wagi do minerałów, eben dahin zu führen zu einer möglichst täglichen, aber in kleinen Mengen Fütterung von Mineralien. Umożliwić im to, albo przekonać ich do tego, żeby codziennie, ale świeże te minerały podawali. Das kann man ja letztendlich am einfachsten mit Grit machen. Mówi, i najprościej jest to podawać poprzez Grit. Poprzez podawanie grytu. Grit sind ja Mischungen von Muschelschalen, Austernschalen, das sind Magensteine enthalten. Mówi, gryt jest to mieszanka różnego rodzaju muszli. Kalciumkarbonat zum Beispiel. Kalcium. So, und diese, Rotsteine. Und czerwonego kamyka. So, und diese Bestandteile oder solche Mischungen haben wir dann versucht noch weiterzuentwickeln, zu optimieren. Te mieszanki staraliśmy się jeszcze bardziej dopracować, jeszcze bardziej polepszyć. I tutaj mamy na przykład. Mówi tutaj, i tutaj widać w tym, że jest to komponencja różnego rodzaju kamyków. Muszli. So, sind jetzt vier verschiedene Muschelschalen zum Beispiel. Und cztery rodzaje różnego rodzaju muszli. So, dann haben wir hier auch Spitzsamen. Das sind jetzt Saaten.
Ziarno jakieś? To są takie drobne ziarenka, nie? Diese kleinen Bestandteile, Anteile an Sämereien sollen eigentlich die Taube dazu animieren, wenn das gefüttert wird, das wird im Futterdruck gefüttert, soll die Taube animieren, an den Druck zu kommen. I to, te ziarenka są po to, żeby po prostu tego gołębia, tak powiedzmy, zachęcić poprzez te ziarenka, żeby on pobierał bardziej te mineralia. I powinno się to skarbiać normalnie w karmiku, tym, którym się karmi. Ja, sind auch Hanfkörner zum Beispiel mit enthalten. Jest też w tym i konopie. So, das ist grundsätzlich aber jetzt noch nichts Besonderes. Mówi, to jest nic szczególnego, nie? So, dann haben wir hier solche kleineren schwarzen Bestandteile. Mówi, takie czarne elementy, które są. Ja, das ist jetzt hier eine sogenannte Aktivkohle. Also to jest Kohle. Taki aktywny węgiel. So, drzewny. Und diese Kohle hat, das ist ja hier das Produkt für die Reise. To jest akurat, to są mineralia na loty. So, und dann, wenn ich am Flugtag schon so ein Produkt füttere, jeżeli w dniu powrotu gołębi do domu podaję to, dann sind diese Kohlebestandteile in der Lage, Giftstoffe, die im Darm sich gebildet haben können, zu absorbieren und rauszutransportieren. To właśnie ten węgiel drzewny powoduje to, że wszystkie takie zanieczyszczenia, toksyny, które znajdują się w jelicie, on je wszystkie w siebie wchłonie, no i zostaną automatycznie wydalone. Dann haben wir Bestandteile hier enthalten, wo an die Kohle Kräuter mitgemischt werden. Ten drzewny węgiel, te kulki tego drzewna węgiel są owakuumowane różnymi ziołami. So, und diese Kräuter haben auch wieder eine Stoffwechsel- und verdauungsfördernde Funktion. A te zioła są właśnie do tego, żeby ta przemiana materii była, żeby ten jelito, praca tego jelita dobrze funkcjonowała. So, dann hat man oftmals im Markt Produkte, die mit Futterkalk versetzt wurden. Mówi, dużo jest takich grytów, w których jest bardzo dużo takiego czerwonego wapna, jak to MM-ka w Polsce się mówi. Also diese roten Futterkalk. Ja. Und das haben wir hier in der Form gemacht, dass wir den Futterkalk an die Muschelschalen binden. Ich kratze. A myśmy to zrobili tak, że powiedzmy, on do tych drobnych muszelek, ja, jest spreparowany tak, że on przykleja się do tych drobnych muszelek, ja, jak to podrapiemy, kratze, to wtedy to widać. Dann sieht man hier, dass eben sehr fest diese Mineralstoffe, dieser Futterkalk an das Korn oder an die Muschelschalen gebunden ist. Und das hat den Vorteil, dass diese spezielle Formulierung, diese optimierte Zusammensetzung dieses Futterkalks vollständig in der richtigen Formulierung in die Taube kommt. I to jest, dlatego jest to tak zrobione, żeby te gołębie lepiej to brały i wiadomo, że wtedy poprzez jedzenie tego one to naprawdę dostaną do organizmu, nie? So, że to da ten efekt, który jest przewidziany. Das ist halt das, was man in solchen Futtern macht. Man versucht ja die Versorgung zu optimieren. Mówi, jeżeli takie, to staramy się, żeby ta opieka nad tymi gołębiami była taka zoptymalizowana, jak najlepsza. So, das ist im Grunde genommen durch so ein Produkt eben erreicht. Für die Mineralien. I poprzez taki właśnie produkt możemy to osiągnąć, żeby dostały te minerały, nie? So, und so ein Produkt soll täglich mit kleinen Mengen, wie das Futter, im Futterdruck mitgefüttert werden. Dlatego taki produkt zalecany przez nas jest, żeby podawać go codziennie w małej ilości świeży. Ich selber in meinem Taubenschlag handhabe ich sogar so, jetzt über die ganzen Wintermonate, Herbst, Winter, Frühjahrmonate. On sam we własnym gojemniku przez całą zimę i ten. Dass ich zu meinem Körnerfutter oder ins Körnerfutter das Mineralien, ihre Mineralien mit einbringe. Do normalnej karmy dodawał zawsze tych minerałów, nie? Sodass, wenn ich unterwegs bin, ich bin ja viele Tage. Mówi, jego często nie ma, bo dużo ma wyjazdów, wyjeżdża. Und der mir dann meine Tauben füttert, der muss dann nicht darüber nachdenken, dass er auch Mineralien füttert. I ten ktoś, kto opiekuje się gołębiami, nie musi o tym myśleć, tylko to już jest w karmie po prostu wmieszane. Weil die quasi mit dem Futter mitgefüttert. Ja. Tutaj tylko przypomnijmy jeszcze, że to dotyczy teraz to, co rozmawialiśmy. Mieszanki Premium Mineral Rise. Czyli to jest premium minerały na loty. A tutaj mamy jeszcze drugą mieszankę. So, bei dem Premium Mineral für die Zucht. Tak. Breeding and Mounting, also Zucht und Mauser. To jest rozród i pierzenie. Tak, nie loty. To jest, Zucht to jest hodowla. No hodowle no. I pierzenie. No. Tu widzimy. Hier sieht man ja auf dem Bild zum Beispiel, dass dort Sojabohnen noch mit enthalten sind. No. Inna kompozycja jest tutaj. Tak, dodane są.
inny rodzaj chyba ziaren, tak? No to jak wysypiemy, to nawet będziemy mieli porównanie, czym się różnią, jak wyglądają. Jeszcze popatrzmy, że w każdym jednym zasobniku takim jest mały taki dozownik. Also auf den ersten Blick relativ ähnlich. Mówi, na pierwszy rzut oka to wygląda to tak samo. Podobnie, że tutaj groch dostrzegłem chyba ziarno. Nie, to jest soja. Soja, przepraszam. Aber wir haben Sojabohnen als Eiweißträger mit enthalten. Mówi, do tego jest dodana jest soja jako nośnik białka. Und in dieser Ummantlung ist zusätzlich auch sind Aminosäure noch mit dran gebunden. I dodatkowo zawakuowane na muszelkach są aminokwasy. Weil in der Zucht eben diese essentiellen Aminosäuren ja, gewünscht und notwendig sind. Bo jeżeli chodzi o chowanie młodych, to aminokwasy są jak najbardziej wskazane, żeby gołębie to dostawały. No, also wir machen hier eine Unterscheidung, hier eher die Ausrichtung für die Reise und hier für die Zucht und auch für die Mauser, also dann, wenn höherer Eiweißbedarf ist. I dlatego, jeżeli chodzi o loty, jest to bez tych dodatków, a tutaj, jeżeli chodzi o młode i małza, są z tymi dodatkami, które są jak najbardziej potrzebne przy wychowie młodych, przy pierzeniu. Tutaj chyba widzę, nie ma węgla drzewnego, tak? Czy jest ograniczona ilość? Nie ma w ogóle? Nie. Das ist für die Reise eben für uns wichtiger. Damit wir diesen toxinbindenden. To jest bardziej ważne, jeżeli chodzi o loty, żeby te wszystkie toksyny z jelita po prostu związać i żeby one się wydaliły. Nie? Tutaj, kiedy byliśmy na hali produkcyjnej, zobaczyliśmy, jak wygląda technologia produkcji tych gritów. Można było zobaczyć, że to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że to jest tylko przemieszanie różnego rodzaju tych składników, ale również też sama forma kolejności, jak to się robi, dodatków różnego rodzaju, tak właśnie tutaj jak pan Berger wspomniał, to żeby te muszelki niejako oblepione zostały tymi innymi substancjami, to wszystko jest bardzo istotne i to widzieliśmy, że to nie jest, tak jak jeszcze raz wspomnę, tylko zwykłe przemieszanie, ale to nawet też czas, ile to trwa, też jest bardzo przy tym istotny. Dlatego też gryt grytowi nierówny i trzeba też zwrócić uwagę na właśnie jakość takiego produktu. Also aus dem, was wir hier jetzt dargestellt haben, erkennt man ja schon, dass dort wesentlich mehr Aufwand betrieben wird. Dieses Binden des Pulvers an die Muschelschalen, das ist ja Arbeitsaufwand, der da drin steht. I z tego, co tutaj widzimy, efekt końcowy tego widać po prostu, że jest to związane z dużo większą pracą. Tak jak powiedziałeś, że to nie jest od tak wziąć, przemieszać, zmieszać i jest, tylko żeby był naprawdę efektywny, dobry gryt, no wymaga to troszeczkę zachodu i pracy. Das bedeutet, dass so ein Produkt auch einen etwas höheren Verkaufspreis nachher hat gegenüber einer einfacheren Gryt. Dlatego taki produkt po prostu w efekcie końcowym, no na pewno ma zawsze troszeczkę wyższą cenę, aniżeli jakiś tam taki zwykły, nie? So, in Deutschland verkaufen wir schon sehr viel von den Produkten. Mówi, w Niemczech sprzedajemy tego grytu naprawdę dużo. I jest zebeliebt von Tauben Züchter. I jest bardzo, bardzo chwalony i lubiany przez hodowców. Weil es auch sehr gern von den Tauben aufgenommen wird. Dlatego, że jest bardzo chętnie przez gołębie zjadany. Geht eigentlich sogar so weit, dass ich persönlich auf die Fütterung von Taubenkuchen fast verzichte. On osobiście mówi, te kołacze takie, które ten już praktycznie nie podaje, korzysta tylko z tych grytów. Aber eben sehr regelmäßig, eigentlich fast täglich diese Mineralfutter. Ale praktycznie można powiedzieć, codziennie te karmy mineralne dodaje. Und diese beiden Produkte in Polen populärer zu machen, i żeby te produkty w Polsce bardziej popularnym zrobić, haben wir gerade aktuell eine Aktion laufen. Mamy na dzień dzisiejszy, przeprowadzamy akcję. Taką promocję, ja, tak można powiedzieć. Promotion mit dem einem Eimer von 5 kilo von diesen beiden Premium Mineralsäuren. Wiaderko, 5-kilowe wiaderko z takiego grytu. Bei Händlern, die an der Aktion sich beteiligen, bekommt der Züchter eine Flasche 500 ml Avitras Plus gratis dazu. U handlarzy czy u sklepikarzy, których to kupują, dostają taki półlitrowy Avitras gratis. Czyli jak dobrze zrozumiałem, krótko mówiąc, przy zakupie wiaderka 5-kilowego gritu za darmo dostanie się Avitras Plus pół litra. Pół litrowy Avitras Plus. A jaka cena jest jeszcze w Polsce takiego mniej więcej wiaderka? To będzie ustalone? Tak. Dobrze. Das ist eine extra Aktionsabfüllung. Die 500 ml bieten wir eigentlich nicht an. To jest te pół litra jest zrobione
tylko i wyłącznie do tej promocji, bo pół litra, normalnie nie mamy pół litrowych, tylko litrowe. I te pół litra jest zrobione ekstra do tej akcji. Mit jedem Eimer wird eine Flasche 500 ml gratis zugegeben. Etwa ein Wert von 6 Euro. Czyli każdy zainteresowany powinien się w sklepie, gdzie znajdują się produkty firmy Renfield, zapytać o taką promocję i na pewno będzie mógł, jak się nazywa, wziąć w niej udział, kupując sobie na przykład wiaderko i dotrzymując gratis taki Avidres Plus w opakowaniu 500 ml. Tak. Dobrze. Czy to wszystko już, jeżeli chodzi o te minerały, czy coś jeszcze będziemy mieli do dodania? Nie, także dziękujemy bardzo, a wszystkich zachęcamy do zapoznania się też między innymi z tą promocją, o której wspomnieli tutaj koledzy z firmy Renfrieda. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.